Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku test burgerów z BP. Jak wiemy, w tym temacie króluje Orlen ze swoimi burgerami. Ocenę z burgerów możecie znaleźć na moich filmach. Dzisiaj zajmiemy się BP. Czy warto je kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto je omijać. Burgery są na ocenę 1,5. Gwiazdki na 5 możliwych. Już tłumaczę dlaczego, ponieważ generalnie cena jest dużo wyższa niż na Orlenie, 17-16,90. Bułka nie jest tak dobra, jest twarda, dodatkowo mało mięsa jest w porównaniu do Orlenu. Te mięso jest twarde i nie tak smaczne. Dodatkowo jest mało składników. Tutaj jak otworzę bułkę, to zobaczymy na obrazku, że BP aż dało jeden plasterek ogórka, gdzie na Orlenie dostajemy pełny zestaw warzyw, troszeczkę cebuli czerwonej i sos przypominający musztardowy. To wszystko słabo wygląda i smakuje tak samo, no nie najlepiej, no bo kotlet jest twardy, bułka twarda i to wszystko sprawia razem słabe wrażenie. Dlatego też taka ocena. Ja już drugi raz na pewno nie kupię tej kanapki i jeżeli już będę chciał zjeść schabowego, tak jak tutaj, to wybiorę tego z Orlenu, który jest po prostu smaczniejszy. W przyszłości odwiedzę też Shella i tam sprawdzimy burgery. Do usłyszenia, hej, cześć. Speak English? Yeah, yeah. What is your good name? My name is Motherfucker. Well, your name is what? Motherfucker. Hello, Motherfucker.